Witamy serdecznie. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panie rektorze, witam słuchaczy radia RMF. I RMF24. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Polsce za 13 lat. Ten ambitny plan to wasza wyborcza zagrywka? Panie redaktorze, zdecydowanie nie. Myślę, że to, że Polska może mieć ambicje, aby zrobić tak wielką imprezę, największą światową, to już jest od wielu lat dyskusja, rozmowy ze środowiskami sportowymi. Uważam, że nasz kraj, jeżeli chodzi o wielkość poziomu rozwoju gospodarczego, już w tej chwili powinien aspirować o zorganizowanie Igrzysk Olimpijskich. Stać nas na taką potężną imprezę? Rzeczywiście macie to policzone? Oczywiście, że można byłoby powiedzieć, że trzymamy na tyle środków, ale chciałbym przypomnieć, że i Grecja, i Hiszpania wtedy, kiedy składały aplikacje kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu o swoje igrzyska, to były na niższym poziomie rozwoju gospodarczego. My za 13 lat zdecydowanie już je wyprzedzimy. Jeżeli jeszcze powiemy, że w tej chwili już jest złożone kilka aplikacji krajów o te igrzyska o znacznie niższym poziomie rozwoju gospodarczego, w tym Turcja, który bodajże już składa czwarty czy piąty wniosek o letnie igrzyska, to widać, że w takim razie wiele krajów myśli o tym i widzą to jako ważny element i rozwoju danego państwa, ale także promocji, ale także budowania pewnego sportowego ducha w danym sporcie. Ale są tacy, którzy widzą w tym takie hasło jak ze starożytnego Rzymu, chleba i igrzysk. No oczywiście zawsze można powiedzieć, że w każdej sytuacji znajdą się malkontenci, ci, którzy narzekają. Ja akurat mogę powiedzieć, składałem w parlamencie, byłem autorem stanowiska dotyczącego zimowych igrzysk kilkanaście lat temu i wtedy polski parlament tylko przy 5 głosach przeciw był za tym, aby zorganizować zimowe igrzyska. Czyli można jeszcze 13 lat do tych igrzysk. Przed nami kolejne minuty rozmowy o 7, ale już wyłącznie w Radiu RMF24. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy pozostaje z nami w internecie na portalu rmf24.pl i w aplikacji RMF On. Zapraszam, Bogdan Zalewski. Panie ministrze, ja może sięgnę do naszej sondy tutaj w internecie. Odświeżę tylko klawisz F5. Czy podoba ci się pomysł zorganizowania letnich igrzysk olimpijskich w Polsce w 2036 roku? 47% uczestników naszej sondy mówi tak, ale 48% mówi nie. Nie mam zdania 5%. Jak pan przekona tych malkontentów, jak pan powiedział? Rzeczową argumentacją, jeżeli to, co już powiedziałem, jeżeli tyle krajów aspiruje do tego, aby coś takiego zrobić, są kraje tak jak Turcja, która przecież nie jest krajem ani małym, ani można powiedzieć biednym i to już chyba jest czwarty czy piąty wniosek Turcji, czyli wynika z tego, że jest to jakiś ważny element z punktu widzenia rozwoju danego społeczeństwa, budowania, integrowania środowisk sportowych, a także budowania pewnych dobrych tendencji, jeżeli chodzi o wychowanie młodego społeczeństwa. To taka teoria ogólna. Przejdźmy do tych elementów konkretnych może. Jak to wygląda proceduralnie? Bo prezydent zapowiedział, że w najbliższych dniach przygotuje taki list do szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Tomasa Bacha. Co będzie dalej? Tak, 6 października pan prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Radosław Piesiewicz jest już umówiony na spotkanie z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, panem Tomasem Bachem. Wtedy zostanie przekazane już oficjalnie nasze stanowisko, nasza petycja o zorganizowanie tych igrzysk. To oczywiście będzie procedowane w koordynacji z panem prezydentem, który jest także bardzo zaangażowany we wszystkie sprawy sportu w Polsce i wydaje się, że ta aplikacja będzie złożona skutecznie. A kto jeszcze złożył? Z kim będziemy rywalizować? Ktoś już ogłosił chęć walki o igrzyska letnie w 2036? Już wspomniana Turcja, ale także Meksyk i Indonezja. Natomiast jeszcze mamy trochę czasu, dlatego można się spodziewać, że także jeszcze będą pozostałe wnioski, ale już te, o których wiemy, że będą złożone, czyli 4, to pokazuje, że jest jednak wola robienia tej imprezy. No wola, ale czy mamy szansę w starciu z Meksykiem, jak pan mówi, z nową stolicą Indonezji, ze Stambułem? No to pierwszy etap to jest tak, aby była nasza wola. Nasza wola została wyrażona pomimo oczywiście wątpliwości wielu stron i to jest oczywiście zrozumiałe. Natomiast
chciałbym podkreślić, że potem będą brane pod uwagę wiele czynników. Myślę, że poziom rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce, sieć dróg i autostrad, która jest podstawowym elementem branym pod uwagę, i ciężko budować drogi i infrastrukturę komunikacyjną tylko i wyłącznie pod igrzyska. Panie ministrze, o tej infrastrukturze za chwileczkę powiemy, a jeszcze dokończmy ten wątek proceduralny. Kiedy się dowiemy, czy nasza kandydatura została przyjęta? Kiedy będzie dokonywany wybór później? Nie znam szczegółowo dat. Wiem, że mamy kilkanaście miesięcy na rozstrzygnięcie tego wniosku. Czyli to jeszcze jest, można powiedzieć, trochę czasu. Na tę chwilę musimy sami mimo wszystko przekonywać te osoby, i tu jest apel do środowisk sportowych, także do mediów, bo przecież my nie wiemy, kto będzie za kilkanaście lat mówił o konfiguracjach politycznych, ani kto będzie rządził w Polsce, kto będzie... Tak, duża niepewność. Ministrem. A panie ministrze, a czym takim szczególnym będziemy chcieli przekonać Międzynarodowy Komitet Olimpijski? Jakie mamy atuty? Tak już powiedziałem, jesteśmy dobrze przygotowani w sensie infrastruktury komunikacyjnej, czyli tej, która już jest. Jeszcze przez te 13 lat na pewno wiele się zrobi. Nasze zorganizowaliśmy co najmniej dwie duże, wielkie imprezy. Mówimy tutaj o Euro 2012, ale także ostatnie Igrzyska Europejskie, gdzie było 7 tysięcy uczestników. Przypomnijmy, w Igrzyskach Olimpijskich Letnich jest 11-12, czyli to już była mniej więcej ta skala imprezy. Zorganizowaliśmy Igrzyska Europejskie dobrze. Federacja Komitetów Europejska potwierdziła, że Polska bardzo dobrze zorganizowała te Igrzyska Europejskie. No to jest atut, rzeczywiście, taki sportowy atut organizacyjny. Pan wspomniał o tej infrastrukturze. Prezydent wspominał, że do tego czasu będzie już gotowy centralny port komunikacyjny. No tak, ale mówił pan też o niepewności wyborczej. No co się stanie, jeżeli PiS utraci władzę i kolejna ekipa powie, że no niestety ta inwestycja jest nietrafiona? Jak już podkreślam, przy tego typu imprezach nie możemy patrzeć poprzez pewien pryzmat i optykę polityki. Musimy nakreślać te cele horyzontalnie, bo przecież, jak już wspomniałem, nie wiemy, kto będzie za kilkanaście lat rządził, natomiast pewnym naszym dobrem i celem ogólnonarodowym powinna być staranie się o to igrzyska. Tak samo jak aplikowaliśmy o Euro 2012 czy o Igrzyska Europejskie. Odłóżmy na chwilę tę optykę polityczną i popatrzmy na to, czy my jako Polska, jako świat sportu i jako społeczeństwo też, które chce dać pewne horyzontalne cele dla naszych dzieci i młodzieży, czy powinniśmy to robić? W moim przekonaniu absolutnie tak. Panie ministrze, to popatrzmy na tę Polskę, na mapę Polski może. W których rejonach Polski miałyby się te igrzyska odbywać? Gospodarzem musi być jedno miasto? Warszawa, Kraków, czy jakieś... Jakaś sieć? Oczywiście Warszawa jest tutaj głównym elementem, który pewnie jest brany pod uwagę. Nie znam szczegółowych rozwiązań, jeżeli chodzi o ustalenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale wiem, że takie na roboczo sugestie, jeżeli chodzi o budowę głównego centrum olimpijskiego czy miasteczka olimpijskiego, są brane pod uwagę. Tak, a pan będzie coś sugerował? Ma pan swoje własne sugestie? Na przykład, nie wiem, lekka atletyka na Stadionie Śląskim, bo się sprawdził z okazji mityngów, prawda? Samo się przez siebie rozumie, że Stadion Śląski jako główne centrum lekkoatletyki to tej dyscypliny, w której Polska czuje się bardzo mocno, na pewno będzie brany pod uwagę. Siatkówka w Spodku? Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do rozegrania tej dyscypliny. A futbol, turniej piłkarski, Warszawa, stadiony Legii, Narodowy, czy jakieś inne są brane pod uwagę? Szanowny panie redaktorze, na szczęście mamy tych stadionów i to wszystko jest bardzo dobrze skomunikowane, bo wszędzie dojedziemy w 2-3 godziny autostradą i to jest podstawowy atut Polski, o którym mówiłem. Nie będziemy musieli budować nowych aren, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o stadiony piłkarskie. Dlatego absolutnie Polska jest predysponowana, jest w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o złożenie tej aplikacji. Ale będziemy składać ją sami, tak? Nie będzie tu żadnego partnerstwa, na przykład ze Słowacją. Polska będzie jedynym krajem i to jest wystarczające. Przypomnijmy, że Polska jest, jeżeli chodzi o lokalizację i wielkość, na tyle wystarczającym krajem, że może sama złożyć aplikację. Inne aplikacje, na przykład o zimowe igrzyska, miałyby swoje mankamenty takie, że musi być także wola i
drugiej strony. Tak. Z tego co wiemy, to na Słowacja nie podejmuje jeszcze decyzji. To jest też także debatem, miejscem debat politycznych. Tak. Trudno powiedzieć, co będzie w przyszłości, dlatego ten wniosek składany tylko i wyłącznie przez Polskę ma swój wielki atut, że sami będziemy decydować o naszych sprawach. Patrzyliśmy na mapę naszego kraju, to patrzmy teraz może na glob. 2024, przyszły rok, Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, letnie, 2028 Los Angeles, 2032 Brisbane, Australia, Antypody. No i liczymy, że Igrzyska będą mogły wrócić do Europy, tak? Do Polski. Tak, liczymy, że Igrzyska wrócą do Europy i takie jest wstępne postanowienie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dlatego wydaje się, że te dwie kandydatury, Meksyk i Daleki Wschód, są nieprawdopodobne. Natomiast czyli Turcja Azja nie pewno... i Ameryka Południowa nie. Na to liczymy, tak? Tak, na pewno Turcja jest poważnym kandydatem i wydaje się, że ta walka powinna być pomiędzy Turcją i Polską, ale walka na argumenty. Dlatego myślę, że jesteśmy tutaj w stanie być bardzo mocnym kandydatem. Może pomówmy jeszcze o tym aspekcie sportowym, bo no, będzie potrzebna nowa generacja sportowców, prawda? Takie pokolenie nowe, świeże. Jak z systemem szkoleń? Czy to coś się tutaj zmieni? Czy już macie jakieś plany na to, żeby zreorganizować, zrewolucjonizować ten system? Tak. Wczoraj było mówione, pan minister Kamil Bortniczyk mówił o tym, że ci sportowcy, którzy będą na tych igrzyskach walczyć, to w tej chwili mają poniżej 10 lat, tak? I to będzie wynik naszego szkolenia. Wczoraj minister Kamil Bortniczuk także przedstawił rzeczywiście dosyć nowe zmiany, jeżeli chodzi o system szkolenia młodzieży, a przede wszystkim identyfikacji talentów. Rozwój infrastruktury sportowej spowoduje to, że sport powszechny będzie bardzo już gremialnie uprawiany przez nasze dzieci i młodzież. To już w tej chwili procedujemy, natomiast jest bardzo ważny element identyfikacji tych talentów, czyli tych dzieci, które mają duży talent, jeżeli chodzi o pewne predyspozycje psychiczne, ale także fizyczne, i te nowe systemy już będą wprowadzone przy współudziale z Instytutem Sportu, czyli identyfikacja talentów. To jest i to było notabene dużym elementem rozmów i wielu debat na tym kongresie, który się właśnie dzisiaj kończy w Zakopanem. Tak, ważne, żeby te debaty się przekuły w coś konkretnego właśnie, bo to mówi pan o pokoleniu 10-latków, to za 13 lat będą mieli już 23 lata, czas biegnie, rzeczywiście, no, niby dużo, ale z drugiej strony no, trzeba się mocno przyłożyć. Tak, panie redaktorze, ten kongres, gdzie naprawdę tysiące zawodników, działaczy, ludzie, którzy całe życie żyją ze sportem i im zależy, aby te środki finansowe, chciałbym podkreślić, dwukrotnie większe niż w latach ubiegłych. W tej chwili budżet Ministerstwa Sportu to ponad 3 miliardy. To jest infrastruktura, ale także szkolenie dzieci może czy sport wyczynowy. To wszystko powoduje, że wydaje się, że widzimy, mówię o obecnym rządzie, absolutnie wielką rolę, jeżeli chodzi o wychowanie, ale także budowanie pewnego ducha patriotycznego w sporcie. I panie ministrze, może zmieńmy troszkę temat, ale tylko troszkę, i pozostańmy przy młodzieżówkach. Właśnie tutaj Polski Związek Piłki Nożnej ustami prezesa Cezarego Kuleszy ostro wczoraj zareagował na doniesienia z UEFA. Ja przypomnę, że UEFA planuje podobno zezwolić młodzieżowym reprezentacjom z Rosji na udział w rozgrywkach pod egidą Europejskiej Federacji. Ja może zacytuję, co napisał prezes Cezary Kulesza. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek, nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jest jedyna słuszna decyzja, napisał prezes. Będzie ostrzejszy sprzeciw Polski w tej sprawie? Ja myślę, że to ten kierunek wyznaczony przez prezesa Kuleszę jak najbardziej jest słuszny. My jesteśmy jako Polska liderem w tych wszystkich działaniach dotyczących wyeliminowywania reprezentacji Rosji i Białorusi ze świata sportu, ale także turystyki, i nadal chcemy tutaj być pewnym drogowskazem. Myślę, że najbliższe godziny pokażą i rozmowy z ministrem Kamilem Bortniczukiem, czy będą podejmowane jeszcze jakieś inne działania ze strony polskiego ministerstwa. Natomiast ta reakcja prezesa Kuleszy jest absolutnie słuszna. Mają państwo takie wrażenie, że odbywa się coś w rodzaju testowania, bo pojawiały się też takie informacje o możliwym powrocie reprezentacji Rosji do rozgrywek w siatkówce.
To jest takie sondowanie tematu i reakcji? Musimy sobie zdawać sprawę, że cały czas w świecie sportu jest duża presja ze strony wielu krajów, gdzie te wpływy i sympatie prorosyjskie są bardzo duże. Wiele krajów z Afryki, z Dalekiego Wschodu, które, no, trzeba powiedzieć wprost, są powiązane kapitałowo z różnymi instytucjami rosyjskimi. One jednak powodują, że w tych ogólnoświatowych gremiach, gdzie każdy głos się liczy w ostatecznym głosowaniu, i tam niestety ten lobby rosyjski jest bardzo mocny. Mamy nadzieję, że cały wolny świat w tej chwili zjednoczy się i pokaże dobry kręgosłup moralny. A co ze startem Rosjan na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu? No to jest następny temat, tak, który jest w podobnym klimacie. Myślę, że dalej polskie stanowisko jest tutaj jak najbardziej twarde i wiele krajów europejskich ma podobne stanowisko. Chciałbym przypomnieć jedną bardzo ważną rzecz w tym kontekście. Jeżeli chodzi o Igrzyska Europejskie, czyli Federację Komitetów Olimpijskich, to tam było stanowisko jednoznaczne, tak, wszystkich komitetów z Europy Olimpijskich, że my nie widzimy jakiejkolwiek formy współpracy ze sportem rosyjskim i białoruskim. To co się dzieje w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, że tak przeciąga sprawy? Trudno mi wytłumaczyć, jak to wygląda. Natomiast to był wielki sukces, że wszystkie komitety europejskie w czasie Igrzysk Europejskich powiedziały nie. Na Igrzyskach Europejskich nie było nikogo za naszej wschodniej granicy z tych dwóch wymienionych krajów. Czyli dobrze, że te Igrzyska Europejskie są jednoznaczne i kategoryczne w swoim stanowisku. A wiele, cały świat patrzy także na Europę, pomimo że, jak już wspomniałem, są różne wpływy i lobbying rosyjski. Popatrzmy na Polskę. Jeśli, załóżmy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuszcza na Igrzyska Rosjan, ale powiedzmy pod neutralną flagą, po spełnieniu pewnych warunków, co na to Polska wtedy? Nas to zadowoli? No, zgodzimy się na to? Nie chciałbym wychodzić tutaj przez szereg, jakie będą decyzje środowiska sportowego. Do tej pory było jasne i klarowne, że my nie widzimy żadnej formy współpracy i stanowisko Polskiego Komitetu Olimpijskiego i stanowisko ostatnie pana prezesa Kuleszy jasno mówi, że nasze stanowisko jest tutaj twarde w tym względzie i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Wiceminister sportu i turystyki jest naszym gościem. To może o tym członie drugim, o turystyce. Bon turystyczny nie będzie miał nowej edycji, ale na początku września ogłosiliście tak w ramach ofensywy programowej, znowu ten wyborczy aspekt, inny program, bon szkolny, Poznaj Polskę. Proszę mi powiedzieć, kto będzie beneficjentem tego do końca i kto będzie musiał dołożyć do tego, żeby ten program mógł się odbywać? Na początku, panie redaktorze, chciałbym zbić ten argument, że to jest jakiś znów projekt polityczny pod kampanię. Akurat ten bon szkolny, który także był w tym aspekcie dyskutowany, to jest projekt, który już w Ministerstwie Edukacji jest procedowany co najmniej od półtorej roku i można powiedzieć, że to był w ten sposób pilotaż. Skala finansowa oczywiście była znacznie mniejsza, to było kilkaset milionów złotych i dlatego, że ten projekt spotkał się z takim dużym zainteresowaniem, został akurat teraz zakwitł, tak. Zrealizowany w całości, czyli każda szkoła, każde dziecko będzie miało prawo i będzie miało sfinansowany wyjazd jedno lub dwudniowy, aby poznać Polskę, poznać jej dziedzictwo, kulturę, czy także pewne atrakcje turystyczne. No bardzo atrakcyjnie to brzmi, ale proszę powiedzieć, jaki będzie udział w tym rodziców? Będą musieli wysupłać pieniądze przecież, żeby się dołożyć, tak? Szczegóły organizacyjne i finansowe tego projektu to jeszcze musimy poznać. Z tego, co pan minister Czarnek mówił, to jednak kilka tygodni musi to być opracowane, aby to rzeczywiście było realne, wiarygodne i bardzo solidne. Jak już wspomniałem, kwota będzie na pewno liczona w miliardach złotych, gdyż nawet powierzchowne szacunki mówią, że tak to musi wyglądać. I myślę, że tutaj absolutnie pełne finansowanie lub prawie pełne ze strony państwa jest zagwarantowane. Oczywiście, gdy się pełne pan mówi, ale są tacy sceptycy, którzy twierdzą nawet, że połowę będą musieli dopłacać rodzice. To oczywiście zależy od tego, co w trakcie danej wycieczki dana szkoła będzie chciała zobaczyć. Jeżeli będą jakieś kwestie wykraczające poza
ten aspekt edukacyjno-historyczny, to przecież nikt nikomu nie zabroni. Dla nas jest najważniejsze, aby każde dziecko niezależnie od statusu materialnego, ale także od miejsca zamieszkania miało możliwość poznania Polski i jej dziedzictwa historycznego z tym wyjazdem turystycznym. To jest zawsze sceptycy będą krytykować, z tym musimy się pogodzić. Natomiast myślę, że z punktu widzenia także tej turystyki, o której pan dyrektor powiedział, tak? Czyli budowania tego nawyku poznawania wyjazdu. Tak, taki krajoznawczy i edukacyjny jednocześnie. Dziękujemy, tak, panie ministrze. Tego ducha. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Mamy jakieś problemy z komunikacją, więc pozwoli pan, że zakończymy i pozwolą nasi słuchacze i słuchaczki, że skończymy rozmowę, ale na pewno będziemy wracali wielokrotnie do tych tematów. Bardzo dziękujemy, miłego dnia. Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy był gościem RMF24, naszego internetowego radia.